Cześć wszystkim, witam w Papa z Kubka Geria, odcinek kolejny, który następny po live, czyli 41. Wtedy mieliśmy live'a, nie? Z Kubka Geria przeszliśmy na nowy rok i mamy nowy rok odblokowany. Dzisiaj gramy do dnia 110. Zacznijmy. Mam ostatnią rzecz, jaka nam została odblokowana, czyli świeczka na do babeczek. Tak. Takie świeczki, jak się daje na torty. Candle się nazywa świeczka. I teraz tak, komiks można sobie czytać, nasi klienci mogą. W sumie chyba Kubka Geria nie ma scenki końcowej, tylko początkowa. Chyba, że jeszcze się pojawi scenka końcowa. Chociaż w sumie jakby była scenka końcowa, to chyba z Papa Luigi się odblokowała. Więc chyba nie ma scenki końcowej w Kubka Geria. Wszystko odblokowane, no to podstawa gry została zrobiona. Więc jeżeli ktoś by teraz chciał uznać, że seria zakończona, by wszystko odblokowane, no to może to uznać. Jeżeli ktoś jeszcze nie uznaje, że jest koniec, bo nie ma złota u wszystkich, no to nabijamy sobie złota, nie? Ja akurat nabijam te złota. Żeby mieć gierki papasy na 100%. Teraz nowy rok. Pyk. I pyk. Ciach. I papa byli pierwsze zamówienie. Perfekt. Iwaj, teraz ty. Szybko zamawiałem, to szybko się skończy. Szybko poleci. Nie mam już żadnych dekoracji do robienia, no to nie mam gdzie się zatrzymać. Może wbiję rok dzisiaj 65. Możliwe, że tak. Znaczy na pewno. 65 na pewno wbijemy. Tylko czy jeden dzień wystarczy, czy dwa? Do ranka 64 ten wystarczy. 65 nie wiem. Się okaże, jak będą te punkty. Jak mi punkty pokażą, to wszystko będziemy wiedzieć. Jest czak. Z tobą było kiedyś to osiągnięcie za te. Za ten. Nie wiem, można powiedzieć, że bransoletka i kolczyk w uchu. Kolczyk w uchu chyba pasuje. Akurat pamiętam to jego osiągnięcie. Jednak długo czekaliśmy, żeby mu je zrobić. I też szukaliśmy tych rzeczy wtedy. Akurat te świeczki tak zabawnie wyglądają. No, to tutaj mieli pomysł bardzo dobry. Genialny. Thank you.
Zero jeszcze nie ma, jeszcze jeden klient przed nim. Jest Cecylia. Cytrynka i gruszka, tak? Myślę, że gruszka, gruszkowy smak to może być. Tych zielonych śmietan. Tyk, tyk. Kolejny perfekt. Jak te perfekty i te złote mamy, u tych klientów, co przychodzą, i już te złote mają wbite, to coś typu z... rank kolejny 65 przy jednym dniu istnieje. Coś takiego, taka możliwość. Trzeba będzie Redland zrobić perfekta. Niestety nikt wcześniej nie zamówił czerwonych ciast, czerwonego ciasta, żeby móc pominąć. Wydaje mi się, że tutaj coś skapło. Widzieliście, to na krawędzi było, więc mogą mi punkty za to polecieć. Tyk. Jak tam? Tak. No, pewnie coś kapło. Gdzie teraz? Dziesięć minut nie ma odcinku. Odcinku tak, a już mamy koniec dnia 108. Już się to coraz szybciej robi, tak. Może sushi się tak szybko nie robi, ale babeczki się szybko robi. Great. Tutaj trzeba zrobić perfekta, nie? Teraz kokosik jest tu. Drugie to wąsiki. Wąsiki, tak. I teraz, jeżeli nie zabiorą punktów za jakieś tam czuś, to mamy perfekt. Pokaż mi tego perfekta, Radlen. No i dzięki, pokazałaś go. Tylko zero to chyba się najłatwiej robi perfekty. Chyba najłatwiej. Ok. 99 za build, za całość. Szybko nam zeszło, nie? 9 minut nawet nie ma. Nawet 9 minut nam nie zajął pierwszy dzień. Łącznie z przywitaniem. 1260 może też zdążymy jednym dniem. Może. Okej. Okay. Tak, teraz to jest ten sprint tej piłeczki. Nie. Było widać, że wkijała szybko. Piłeczka tak szybko się odbija, że jak je teraz trafiłem. Okej. Okay. Znowu. Znowu ki. Okej, ten kijek. Okej. Znowu kij. To będzie ostatnia gwiazdka na to. Kijek.
Jest. Na krawędzi było. To już było takie łatwe, a... Okej. Okay. Jakbym tego nie trafił, to tak samo łatwe tam było jak poprzednie. Jest. Niestety. Żeby nie było jakieś o... No to akurat było łatwe, nie? Jak się tak odbije, jak się odbije poziomo, to jest łatwo. Jak się odbije pionowo, no to już nie łatwo. Dobra. Co nowego? W sumie tu mi się tylko. Tutaj wezmę tą farbę. Coś jeszcze jest na nowy rok? Nie. No to zostaniemy z tymi farbami. Kółeczka wszędzie są. To jedziemy. No, 11 minut i zaczynamy dzień drugi. Drugi, tak. Już nic nowego nam nie przyjdzie. Już wszystko mamy. Przeciutko mamy. Jak chciałeś, to już niech się robi. Będzie brązowy. No może nawet perfekcyjny. Teraz niżej. No w sumie policzę sobie, ile było klientów, nie ma brązowego. W sumie prawie cała ta strona. To już trochę mniej. Złota za to ma niewielu. Ma tu kilka osób, 16 dokładnie. To był gate, który zbijałem. Wąsiki. No i te. Te cukierki. Te cukieras. Brązowy, tak? Tak, brązowy, perfekt. Jest i waj. Dobra, może damy radę zrobić dzisiejszym dniu ten rank. I też masz złoto, nie? Nie, jeszcze nie, jeszcze jeden dzień. No i tak dzisiaj nowy rok będzie cały odcinek. Czy rank bijemy, czy nie? 65 rank nie cofałem. Na holiday pierwszy. Jak jest kubka carry, tylko... No jeszcze jest rankiem w nowym roku. W nowym roku. Enjoy, tam u ciebie. Drugi perfekt. Jesteśmy na plusie.
Santa. Jak widzicie, to jest chyba jedyny papas, gdzie Santa jest i może przychodzić bez kuponów, bez zaproszenia. Może przychodzić sam z siebie w inne dni niż Christmas. To jest jedyny papas, gdzie tak jest. W innych papasach to on tylko przychodzi na święta. A tutaj, że my mamy mu jeszcze wbić złoto, zaczynając od tego, że brązowego jeszcze nie ma. Nawet. Bo w innych to już na srebrnym jest. Tutaj nawet srebrnego nie ma. Nawet brązowego nie ma. Musimy wszystko po kolei pobijać. No to... Jakby miał tylko na święta chodzić, to byśmy, wiecie, ile czekali na jego złoty medalik. Byśmy się nie doczekali przez szmat czasu. Roy, teraz ty. Już nie robimy Santa tych przypieczonych babeczek. Wąsiki. Orałowski. Wisienka. Tu była Bruna Romano, tak. Ona już była dzisiaj raz. Ciach. I Bruna. No już perfekta nie ma. Pewnie przez to niedokręcenie. Jest Xolo Closer. On już ma złoto, więc teraz nabijamy gwiazdki kolejne. Kokoski. Też w Kubka Kery jest pierwsza, co się holiday pojawiały. Pewnie twórca przypisał Santa do Christmas, w tym wypadku od pasterii, ze względu na to, że no Santa to jest bardziej na święta, nie? Nie spadło nic obok. Jak przychodzi w inne dni, no to okej, okay, może przychodzić. Tylko w sumie nie wiem. Chciałem coś dodać od siebie, ale nie wyszło. I te babeczki to różnie tylko jedno, nie? Ta posypka. Na jednym jest lizaczek, na drugim jest ta posypka taka ładna. Xolo nie ma perfekta. Czyli dwa perfekty dzisiaj nie wyszły. Pięć wyszło. Powinien rank skoczyć. Skok. No skoczy. Jakoś mniej tych punktów było potrzeba. Rank 65. 66. Wbijemy na przy następnej okazji. Dzisiaj tylko Wendy, Ninjoy, Maggie albo Chuck. Dzisiaj tylko jeszcze jeden dzień zrobimy. Wendy tym razem się znalazłem. Za pierwszym razem. No. Konetti poster. Czy te plakaty przypadkiem nie były na... No właśnie, na nowy rok. Jest tu coś, co mogę zamienić. A to Connetti.
to zdjąć. Czuję jeszcze coś mniejszego. O, idealnie. 110 teraz. Pokaz kubka Keria HD na swoją serię zaczętą. Jak widać, nie ma tutaj scenki końcowej. No bo końcowej, tak. No bo jakby była scenka końcowa, to już byśmy ją mieli. W sumie był tylko wypadek samochodowy w Kakarinie, bo raczej nam papa by nie pokaże, jak ma naprawiony samochód. Powoli dopiero drugi raz, kiedy ty byłeś odblokowany. No, w sumie Thanksgiving też było niedawno. Tam Iwaj. Kolejna seria złotych. Właśnie ma swój medalik końcowy u ciebie. Już wiecie, co nas czeka na kolejnym odcinku, nie? Oprócz kolejnych gwiazdeczek, czeka nas z powrotem Holiday numer 1. I możliwe, że już Kapolui nie będzie pierwszym klientem. To będzie w innej kolejności. Tylko inny numer. Bruna Romano. Bruna Romano będzie miała złota. Że już chyba wszyscy mają złoto, nie? Czy nie? Jojo ma? Ty nie masz. Dzisiaj przyjdziesz? Chyba tak. Mapeczki tak samo. Prawie. Tutaj na górze jest inna kolejność. No i ta bita śmietana. To teraz Big Pauli. Perfekcik. Numer kolejny. Great. Serczanie. W sumie zauważyliśmy na live ostatnio, że jak zamienię to kolejnością, no to w sumie nie wiem, sprawdźmy, przypomnę sobie, jeżeli zamienię to kolejnością, to czy to wpływa na wynik? Nie, nie wpływa. Właśnie, czy ja zrobiłem to? Nie zrobiłem tego. Robi.
Tutaj truskawka z waniliowym, tutaj czerwone z wanilią. Taka kombinacja robi. Kolejny perfekt może co? Wąsiki. Przedostatni dzień, kiedy sypię wąsiki. Na kolejne spanie wąsików, gdzie trzeba potem czekać do ranka 120, tak? Chyba tak. Chyba tak. Jak tam Bruna? Jest złoty. No i to będzie złoto u ciebie. Będziesz ostatnim closerem, co złota nie ma. Jesteś ostatnim closerem, co złota nie ma. Tu kokos, tam wanilia. Teraz wszędzie się jakieś różnice znajdą w zamówieniu. Teraz ja się będę ten perfekcik starał. Jak mogę trafić perfekcyjny dzień, no to zróbmy to. Jak to robi? Na razie wychodzi. Nie zgubiłem nigdzie perfekta, nie? Po drodze. Kopię mi to. Teraz dwa. Składniki, które ok, wyszły. Teraz tak, tak. Nie to, to. Ok, mamy Majer Malą, dawaj perfekt. I chyba perfekcyjny dzień, nie? Nie wiem, to jest drugi perfekcyjny dzień, czy pierwszy? Tak, jest perfekcyjny dzień. Nie wiem, to jest pierwszy, czy drugi perfekcyjny dzień? Przynajmniej wydaje mi się, że pierwszy. I to jest nasza maksymalna ilość punktów, chyba, jaką mogliśmy zdobyć w tym dniu. Jak perfekt dostajemy, to mamy maksymalną ilość punktów, nie? Więc nawet z samymi perfektami byliśmy w stanie zbić ranka. Ok, i tak celnie dzisiaj trafiliśmy, ale no jak widać, gwiazdki nie dało. Nie dało gwiazdki, chociaż było celnie. Jeszcze raz. Teraz dało gwiazdkę, dobra. Jakby nie zna tej opcji, że nie może trafić ostatnią żaróweczkę, to może trafić 200. No w sumie na 200 nigdy nie wyleci, jeśli mamy tą przedostatnią żarówkę. No dobra, najwidoczniej była taka losowość, że musiałem zakręcić jeszcze raz. To zakręciliśmy i tym sposobem mamy kolejny dzień do kolekcji perfekcyjnej, chyba pierwszy w babeczkach. Jak pamiętacie, który to był drugi, to możecie napisać. Ja nie kojarzę.
Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jesteśmy lepsi niż papa. Teraz cały czas wbijemy złota wszystkim i może kiedyś skończymy kubka kawy. Mam taką nadzieję. Cześć!